Cześć wszystkim, z tej strony Wiktoria, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu w Nic i Zbóz, jedziemy pociągiem TLK Zosia. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę do góry i subskrybujcie mój kanał. Zaraz będzie odjazd, jesteśmy ogólnie na jakiejś stacji. Jest bardzo długa nazwa, więc mam po prostu w montażu wkleję taki napis i będziecie wiedzieć, jaka to jest stacja. To jest bardzo długi napis. Zaraz będzie odjazd z tej stacji. Ogólnie stacja jest nawet całkiem spora. Jest przejście górą, kładka, składka i przejście dołem, podziemne. Zaraz będziemy odjeżdżać. Jedziemy do Oluszowa chyba, czy tam Olkuszowa. O, i właśnie odjeżdżamy. Jedziemy do następnej stacji, jaką będzie Ostrołęka, rynek główny. Wchwalamy się w siedzenia. Jedziemy akurat teraz klasą pierwszą. I w ogóle do tego dworca dojeżdża jakiś autobus chyba, kilka. Albo tylko jeden, bo był przystanek. A nie wiem, czy autobus dojeżdża. To jak dojeżdża, to wam nagram na moim kanale. Będę musiał znaleźć. Oj, zbliżamy się do stacji. Nawet już jesteśmy. Znaczy mam głos, bo myślałam, że... Nie ma. Myślałam, że będzie ta... Jak się drzwi otwierają, dźwięk. Pokażę wam tutaj stację. Tak ona tutaj wygląda. To jest mały jeden peronik. Siadamy sobie. Zaraz będziemy odjeżdżać. Za chwilę odjazd. Czemu tak długo czekamy? Nie mogą tego krócej zrobić? O, i właśnie odjeżdżamy. I następna stacja to będzie Ostrołęka Główna. Zobaczcie, jaka tam jest autostrada jakaś, tory. To była jakaś stacja w ogóle. Tu chyba jeszcze jakaś trasa pociągów jest. To też wam ją pokażę. Mam tu już wszystkie trasy pociągów pokazać. Jest ich z 3, albo nie, 2 są, ale jest też jakaś nowa. O, jest właśnie tutaj. O, drzwi się otwierają. Kolejna stacja, jaką jest Ostrołęka Główna. To jest dłuższy dworzec, 2 perony, tam jest główny budynek. Tak wygląda, jest przejście podziemne takie. Idziemy sobie siąść na tym. Zaraz odjeżdżamy jeszcze chyba z 3 stacje. Albo 4. 3 chyba. Idziemy do następnej stacji. Tutaj też nie ma tych linii nad nami, nie ma słupów. A nie, słupy są, ale też nie ma linii, bo się patrzyłem na dworcu. I przez te okna w tym pociągu też nie można się tak jakby kamery wystawiać, bo ten tutaj przeszkadza ten taki słupek. Dobra, wychodzimy. Tak wygląda tutaj stacja. Tu pisze, jaka to stacja. Ostrołęka, złe... Złocienie? Złocienie chyba.
dziwne nazwy to są czasami takie. No co jest w ogóle? Zaraz odjazd. Czekamy na odjazd. My na tej stacji czekamy dłużej na odjazd niż na głównej. Na głównej od razu odjechaliśmy prawie, a tu czekamy długo. Na głównej powinniśmy czekać z minutę, a na tej 3 sekundy. O, i odjeżdżamy. Gdy się otworzył 10 sekund i zamykamy. Prawdziwy pociąg. Bardzo fajny widok na szarość. Naprawdę bardzo mi się podoba widok na szarość. O, i kolejna stacja. Zobaczymy sobie, jaka to jest. Tu nigdzie nie pisze. Do Olusz. Do Olusz idziemy. Ostrołęka Łagniewinki. Mała stacja, to znowu taka sama. Patrzcie, ile my czekamy na tej stacji na odjazd, jak na głównej już odjechaliśmy. No teraz też odjeżdżamy, ale bardzo trochę się czeka. W rodzinnym życiu to na takiej normalnej stacji się 5 minut czeka, a na głównej to z godziny, pół godziny nawet. Ale to nie jest główna stacja. I na moim kanale teraz będzie nadmorska seria. Wpadajcie, bo będą nadmorskie filmy teraz na moim kanale z różnych dworców. Będzie, nie, akurat jak jadę pociągiem na nadmorze to nie będzie, ale będzie wiele stacji w Gdyni, w Gdańsku, w Sopocie. Więc koniecznie wpadajcie. Znaczy to jeszcze nie będzie, to za pół miesiąca dopiero. Ale będzie. Gdzie te drzwi się otwierają? Tutaj, dobra. Kolejna stacja. Ostrołęka Kilkowa. Tak wygląda. Jeśli się mylę w tych nazwach, to przepraszam, bo są bardzo trudne. To znowu taka sama stacja. Nie wiem, kto wymyślał te takie nazwy. Jakaś Kilkoła i nie wiem, co tam jeszcze było przed nami. Łęcznica jakaś. Ta pierwsza, Dąbrowica. Tam jakaś Ostrołęka. Co trudne nazwy. Pole łatwiejsze jakieś. Lublin Zachodni. A nie mogłem tu napisać Ostrołęka Zachodnia, tylko jakaś Ostrołęka Kilko. Nie wiem, co Kilko coś. I to chyba będzie ostatnia stacja. I tak wygląda ogólnie kibelek w tym pociągu. Ktoś go nie dopracował troszkę. Jakieś czerwone powierzchnie jest. Tak, i to jest chyba stacja końcowa. Tak mi się wydaje. Gdzie się tutaj drzwi otwierają? Tak, to jest stacja końcowa Olkuszu. Olkusz. Tak to wygląda nasz pociąg. To jest pierwsza klasa, tak wygląda. Jeszcze pokażę wam drugą klasę. Tu się nie da przejść. Tak wygląda druga klasa. Taki sam, tylko że na zielono i siedzenia są pomarańczowe. Znaczy te wiecie. Chodzi mi o ten taki zakład na siedzenia. O, i pociąg zniknął. Więc w tym filmie to by było tyle. Tak wygląda stacja Olkusz. I się z wami żegnam. Cześć!